Jest! Hej, łowica, witam was jeszcze raz oficjalnie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w samym środku miasta i będziemy polować na szczupaki, używając naprawdę dużych przynęt. Obiło mi się o uszy, że na tej wodzie naprawdę są piękne drapieżniki. Zatem zobaczymy, co uda się złowić na miejskiej wodzie, łowiąc na spinning parę dni w październiku. Jest bardzo chłodno już, poranki są niezwykle zimne, więc ubrany jestem w kombinezon i będziemy dzisiaj wchodzić w spodniobutach do wody, szukając drapieżników gdzieś może dalej od brzegu. Chociaż blisko brzegu też się ponoć na tej wodzie trafiają. Także jestem podekscytowany, bo ta woda jest wyjątkowo blisko mojej pracy i nawet przed pracą i po pracy będę tutaj jeździł i pokazywał wam, mam nadzieję, duże ryby. Także trzymajcie za mnie kciuki, jeśli wam się materiał spodoba, zostawcie łapkę w górę i przejdźmy do tej bardziej treściwej części filmu, czyli do łowienia szczupaków. Powiem wam, że mimo że łowimy w środku miasta, to tak naprawdę klimacik jest, jakbyśmy byli, kurde, na jakimś szwedzkim jeziorku. Tutaj trzcinki po prawej, nie ma żadnych stanowisk wędkarskich. Tam po lewo wschodzi słońce. No ten blok widać ewidentnie, że jest jednak ten zbiornik w mieście. Ale idziemy teraz na pewną miejscówkę dorwać szczupaka. Pierwszy dzień na tej miejskiej wodzie zakończył się niepowodzeniem. Nie udało się zajrzeć żadnego kontaktu ze szczupakiem, ale nie poddałem się jej drugiego dnia. Już zupełnie inne warunki pogodowe zacząłem atakować z powrotem. Ale wyszedł, przywalił fajnie. Nagrywa się, nagrywa się. I to nie będzie mało. Co pięknego. Na bulti za 18 w korze Baltic Pike. Naprawdę przyzwoity. Walnięcie było potężne. Kawał szczupaka. Nie wziąłem sąbiarki, ale powiedzmy, że sięgam mniej więcej do tego żółtego elementu na wędce Big Mama z Robinsona. No fajna rybka, taka myślę około 80 cm to na spokojnie. Nie wziąłem dzisiaj nawet statywu, stąd też nie pokażę wam tej ryby, nie zrobię sobie z nią fajnego zdjęcia, ale taka 80. Jestem godzinę przed w sumie studiami, muszę jeszcze pojechać do domu zmienić spodnie, bo się całe upierdzieliły. Ryba chce wrócić do domciu, dochodzi do siebie, spadaj. Szczupaku, płyń do siebie. Bo ja nie łowię ryb. Ostatnio to mówię, nie biorę miarki. Gdzieś dotąd? No, 8-8. 8-8, no. 88 miał ten szczupak, no. Ale ja łowię dzisiaj na kij od Robinsona. Jest to Big Mama w wersji 2,40 do 56 gramów. No typowo brzegowa długość, stworzona raczej do łowienia na przynęty większe. W tym wypadku Bultiza 18 na ceburasce 4-gramowej macha bezbłędnie, bez żadnego dyskomfortu mi się łowi tak wielką przynętą na ten kij. Z racji tego, że jest tutaj naprawdę duża moc. Jest też bardzo dobry wyrzut z tego kija. Jest mięsisty, ładuje dobrze nawet tak wielkie gumy. W każdym razie teraz po tych dwóch kontaktach ze szczupakiem, no chciałoby się
jeszcze większego. Natomiast ryba 88 cm, no to nie skłamię, jeśli powiem, że spełnia mnie na dzień dzisiejszy, bo to był w sumie pierwszy oficjalny szczupak wyjęty z tej wody. Także rzucamy dalej. No i fajnie by było w sumie na tym zbiorniku i życiówkę niedługo pobić, bo mam zaledwie 93 cm największego szczupaka, a tutaj już się trafiają ryby ponadmetrowe. Jest! O! Przywalił przy samym tym brzegu. Ale jazda, chciałem telefon w ogóle zobaczyć. A ryba mała, ale przy samym brzegu przywalił. Ale jazda. A w sumie już go odczepiłem. No dobra, drugi szczupak z Borek 2024. Poszedł. Ale to był strzał. W ogóle te małe wychodzą pod sam brzeg, a te większe no z daleka uderzają. Takie mam wrażenie dzisiaj. Pionowo czy poziomo? Obojętnie. Wytłumacz mi stary, jakim cudem jest tu tak dużo szczupaków w środku miasta? Wydaje mi się, że dlatego, że jest tutaj zbiornik no kill i dziadki nie łowią tej worsu na spinning, bo ich nie mogą zabierać. Ale nie do końca powiedziałeś prawdę, bo nie jest to tak naprawdę zbiornik no kill, ale jest... Zbiornik no kill na drapieżnika. Tak, zakaz zabierania drapieżników. Dlatego karpiki w tamtym roku zostały wszystkie zjedzone. No to jest jednego dziadka, zostały. Który za karpiec Borek kupił sobie rower elektryczny i jeździ po całym zalewie i się tym chwali. Oprócz tego mamy takie wspaniałe gatunki jak na przykład Anka z Borek, która pojawia się tu jako tak naprawdę drapieżnik. Rozrywka nasza. Drapieżnik i rozrywka. Sami lata ze swoimi siostrami i łapie nas za różne części ciała. A bohaterami filmu będzie Kasper i tutaj wędkarz, który stracił piękną rybę, co widzieliście. Ale nie mrawy. W każdym razie Mateusz i chciałem wam powiedzieć, że to jest film, gdzie oni grają główne skrzypce, gdzie oni są przewodnikami lokalnymi i pokazują, jak się tu łowi. Wszystkiego mnie nauczyli, począwszy od doboru przynęt, czyli Baltic Pike'a z Westina. Zresztą widać, że to nie jest przypadek. Aż po takie aspekty jak gdzie rzucać, jak zwijać. A pokazałbyś jeszcze swoje killery szczupakowe. Dzisiaj zdecydowanie Baltic Pike Reel, czyli Bultis. Bultis. 18. Złoty Bultis. Ostatnie jeszcze przynęta z gamki. Herring shad, który jest cały pogryziony, sklejony z innej gumy. I jeszcze Baltic Pike Reel. No i to jest akurat też mój killerek, bo mi dał rybę. Bultis. Kurde, to jest jakiś limitowany kolor chyba. Chyba tak. Ze Szwecji? Za drapieżnika? Tylko wędkarz pro. Mati, ile chcesz pieniędzy za ten film? Nie wiem. Nie wiesz? Przemyślisz to. Nie mam jeszcze pojęcia. A jak bulti za jednego? Może być. Dobra. Zobaczcie, w ogóle to wymiata, ten kolorek. Baltic Pike. Jak miesięczną wypłatę z wędkarza pro i YouTube'a. O nie, ten żąda za dużo. W takim razie jego na tym filmie nie ma. A wymarzyłem mu twarz, będziesz, tylko ci wymarzę twarz. Dobra, też nie życzę. O striptease teraz. W takim razie kończymy nagranie. Widzimy się w kolejnym dniu. Dobra, zaraz mamy wschód słońca, także zakładam spodnie, buty i zaczynamy kolejny dzień łowienia szczupaków na tej wodzie w środku miasta. Tak, trzeba ich nagrać. Anka, bo ty jesteś z policji. Widzisz tam tych dwóch chłopaków? Oni łamią przepisy. Nie wolno tak łowić. Z molo. Trójka i. To musisz iść do nich, bo tam dwójka. Tak nie wolno łowić. Musisz iść do nich szybko, postraszyć ich. Powiedz, zaraz policja przyjedzie. Mandat pisz? Załóż czapkę i szybko, albo mandat wypisz. Nie, ja podejdę na to. To idź szybko do nich, zaraz uciekną. Idź szybko, Anka, idź. Tam będę klikać, no. To się nie ma na rybławić! Jasne. Tam! Coś pięknego. Lekkie zapięcie. W zasadzie to jest chyba... Bo jest ten kartę zaciekowy.
No i mamy kolejnego miejskiego szczupaka złowionego na Longinusa 18 bez żadnego obciążenia na samej dojzbrojce. No ryba w świetnej kondycji, bardzo silny szczupak, 82 cm. Po pracy miałem pół godziny, żeby pojechać tak naprawdę na tą wodę, bo zaraz będzie ciemno. No i trafił się przepiękny szczupak, czyli zawsze warto jechać na rybę. Fajny. Wypuszczamy. O, już nabiera siły. Ale takie szczupaki już tej wielkości, tych gabarytów, tego pokroju, jesienią zwłaszcza, są bardzo silne. A. Do widzenia. Chyba mnie nie udziabał. Niesamowite, bo zawsze mnie dziabią takie ryby. No dobra, szczupak kolejny piękny melduje się na tej wodzie. I to właśnie pokazuje, jak takie zadbane rybne łowiska, gdzie jest zakaz zabierania ryb, po prostu definiują rybostan. Przepięknie. O, jest przy samych nogach. Longinus, ponownie 18. Nie za wielki. Zaczepił się za drugą dozbrojkę. I ponownie Longinus, 4-gramowa czebureczka, dozbrojeczka. I ty też złapałeś na czerka? No, widzi pan. Ale kurde, nie było grzybobranie, wszyscy grzyby zbierali, to teraz szczupaki. Szczupakobranie. Robimy double fotę, Mora. Czy no ale no, podwójny no. Ja chcę z Dawidem sobie zrobić. Dawaj, Dawid. Dobra, jak mu zależy, tak to zrób to zdjęcie. Dobra, dawaj, dofilmuj się. Jak ja mówię, jak podwójne wypuszczanie. Który będzie szybszy? I dopłynie do tych wędkarzy, co są. No dobra, pora kończyć dzisiejsze wędkowanie i dzisiejszy film. Ponieważ już zbliża się godzina 19, od w zasadzie 19 już nie wolno łowić na tym łowisku i spinningować i łowić na feder i spławik. Z racji tego, że są tutaj takie restrykcyjne przepisy, to są po prostu ryby. Jest tu całkowity zakaz zabierania drapieżników, szczupaków, okolni, sandaczy. No tych pierwszych tutaj, jak widzieliście, nie brakuje. Są przepiękne szczupaki i jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, który wykręciliśmy dzisiaj na tej miejskiej wodzie. Taki street fishing. Mam nadzieję, że wam się to podobało. A jeśli pod tym filmem będzie więcej niż 300 łapek w górę, to nagramy z tej wody kolejne materiały. A oczywiście fajne łowienie, no bo łowiliśmy na duże przynęty, powyżej 16 cm i dopiero na takie duże przynęty reagowały nam ryby. Jeszcze na koniec powiem wam o wędce, jaką używałem, bo może nie wspomniałem na filmie, już nie pamiętam. Jest to Big Mama z Robinsona 2,40 do 56 gramów. Kijek, myślę, pod takie łowienie na większe przynęty, bardzo fajna propozycja. I kołowrotek CRX od marki Spro. Jest bardzo gruba plecionka tutaj nawinięta, co prawda 0,14 może nie wydawać się gruba, no ale ta 4-splotowa jest naprawdę mocna, więc daję radę z takimi dużymi przynętami. Cieszę się, że udało mi się jako pierwszą rybę na tym łowisku złowić szczupaka 88 cm, ale jeśli przekroczycie właśnie barierę 300 lajków, to skupię się, żeby dorwać tutaj też metrówkę i pobić swoją życiówkę, ponieważ moja życiówka ma 93 cm. A tymczasem żegnam się już z wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeśli wam się podoba taki street fishing, to możecie też napisać, czy łowicie oczywiście na takich miejscóweczkach. Myślę, że fajny vibe jest na takich miejscach. Fajnie też, że nie brakuje tu wędkarzy, można powymieniać się doświadczeniami. No i raz na jakiś czas na pewno fajnie wyskoczy na tą wodę, zwłaszcza, że jest blisko tak naprawdę mojego miejsca zamieszkania i po prostu można tutaj często przed pracą czy po pracy, w takim okresie zimowym, kiedy już w zasadzie szybko się robi ciemno, po prostu łowić. Dobra. Ja nie mogę skończyć tego odcinka, więc może Kacper jeszcze coś doda na koniec od siebie. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnych odcinków. Zostawiajcie subskrypcje i lajki w górę. Szczupaki sprawiają tyle emocji, że nie wytrzymałem. Popuściłem bajty. O stary, też się pościałeś. Nawet żygałem.